Dobra, to jakie ja mam pytania? Czy ja muszę się zastanowić? A, po pierwsze, rozumiem, że ta spina to jest na poważnie, tak? Bo na początku, jak zobaczyłem twój wpis te 2 dni temu, czy tam wczoraj, już nie pamiętam, to pomyślałem, że to jest beczunia. Nie, to nie jest żadna beka. Ja jutro pokażę w sumie nagranie, gdzie widać, stary, że to nie. Nikt się nie spierdolił do nitrozyniaka, tylko on się sam pierwszy spierdolił. Ja czekałem, aż on się przyczeka, bo to też jest kurwa moja tajnika, taka moja technika, żeby kurwa ten, żeby sobie poczekać. Niech on sobie wszystko powie. On powiedział pewne słowa, stary, że on się po takie siano z mów nie schyla. Dostał odpowiedź od zwykłego, że my się nie schylamy w oktagonie. Spłakał się, rzucił piłką tam, kurwa, bardziej w formie pogardy w stronę zwykłego. No właśnie, ale poczekaj, bo to rzucenie piłku, a to nie było takie, ja to odebrałem No jako takie takie, to było żartobliwe, bardziej nie? takie, wiesz, to było, stary, coś na zasadzie pogardy, że wiesz, że musnął go tą piłką. No ale, stary, wiesz, to tak samo jak Majewski coś tam z tą brudką tobą zrobił, to też ci to nie Ale zabrakło wiesz, Majewski to głowy. mnie zaczął klepać po twarzy, nie? I mówił, że żebym odchodził, bo inaczej dostanę w pierdol, nie? No to trochę inna sytuacja według mnie. A No tutaj dobra, no to. on rzucił piłką tam w tył głowy, no i dalej się śmiali, coś tam. Ja to bym odebrał tą sytuację, że po prostu się pozamieniali kilka słów, rzucili się lekko piłką i się pośmiali. Ja nie wiem skąd ta eskalacja. No eskalacja była taka, że kurwa był ten live betklikowy. Po trochę żeśmy tam pogadali. Ja zresztą widziałem, jak tam oglądałeś to i widziałeś, że tam, stary, nic takiego specjalnie nie powiedziałem, a ten mnie kurwa wyzywał od No pałę. tak, ale właśnie, zobacz, bo ty coś tam powiedziałeś, że o, to wygrałbyś walkę z nitrozyniakiem i ja to samo na przykład gadałem, jak była Lil Masti, nie? Że też robiliśmy takie podśmiechujki. I zobacz, do mnie nitro się nie spruł, do ciebie się spruł, ale to wynika z tego, że według mnie, to jest moje zdanie, że gdzieś ciebie darzy mniejszym szacunkiem, ale to z racji tego, że ty swego czasu przepraszałeś go za byle co. Ja pamiętam na Twitterze, jak kiedyś coś tam napisałeś, i Nitro cię tam zaatakował, i ty od razu się wycofałeś, że przepraszam, Nitrozyniak, nie wiedziałem o co chodzi, że trochę sam jesteś sobie winny, bo sobie wypracowałeś taki respekt u Tak, tak, Nitrozyniaka. tak, ale powiem ci 5 szczerze, że złotych. w tym momencie wolę, stary, zadziałać w ten sposób, niż potem, kurwa, być uznawany za osobę, która nie ma nic do powiedzenia. Ja nigdy nie przeproszę, stary Nitro, za to, co wiesz, co napisałem. A na filmie gdzieś tam wszystko sobie ułożę, nie? A kiedy to dzisiaj nagrywałeś ten film na Nitrozyniaka? Znaczy, no, nagrałem dzisiaj film i stary tam powiedziałem o wszystkim. Wyjaśniłem, stary, pewne rzeczy, jakieś tam kurwa jeszcze fragmenty z live'ów Nitro, bo mam ten cały materiał. No, ja chcę, żeby wiesz, żeby sobie każdy wyrobił Ale zdanie. to Ja będzie tam. taki film jak na Don Casio? Coś takiej estetyce, czy co to będzie? No, w takiej estetyce, ale może nie tak hardkorowo. A kiedy to będzie? Jutro chcę wrzucić. O Nie wiem jeszcze kurwa. o której. Już nagrany jest, tak? Ta. Okej, okay, to ciekawy jestem. I ta drama na pewno nie jest udawana. Nie. Okej. Okay. Czyli ja z Nitrozyniakiem nie zawalczę u was? No dobrze. No dobra, no to dzięki za telefon i Jasne, trzymaj. wyczekuję filmu. No cześć. Trzymaj się, hej.